Cześć, witajcie wszyscy niezwykle ciepło i serdecznie, z tej strony oczywiście Simon i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przedstawię wam najlepszą Barcelonę, które można byłoby złożyć na przestrzeni 7 lat FIFA Ultimate Team. Bierzemy pod uwagę tylko i wyłącznie overall. Tak więc co, zaczynamy sobie od bramkarza, na której postawimy sobie Claudio Bravo i jego karty Team of the Season z FIFA 15 oceniono na 90 punktów overall. Wszystko byłoby super na tej karcie, gdyby nie jego wzrost, który wynosi tylko 185, ale tak czy inaczej ta karta wygląda po prostu świetnie. Na prawej obronie mamy kartę dosyć świeżą, bo mamy tutaj Team of the Year Daniego Alvesa z FIFA 16, oceniono na 92 punkty overall i wszystkie statystyki oceniane powyżej 80, nawet te ofensywne. Duet środkowych obrońców tworzą oczywiście legenda tego klubu, a więc Carles Puyol. Ojej, źle to oczywiście napisałem. Carles Puyol, jego karta Team of the Year z FIFA 12 bodajże. Ocenę na 91 punktów overall, a jego statystyki obronne oraz nepo po prostu wyglądałem jak po prostu ściana, ponieważ ten zawodnik był ścianą w rzeczywistości, ale tego nie można powiedzieć o FIFA, ponieważ on miał no mniej niż 180 cm wzrostu, ale tak czy inaczej w realnym życiu wygrywał bardzo dużo pojedynków główkowych. Jeżeli był Puyol niskim, to zdecydowanym przeciwieństwem był Gerard Piqué, czyli antymadrydista obecnie numer 1. Jeżeli chodzi o piłkarzy w tym momencie, jego karta Team of the Year z FIFA 12, albo to była karta z FIFA 12, tak, z FIFA 12, jego karta Team of the Year ocena na 93 punkty overall. Statystyki obrony niesamowite, 97 defensywny i 90 heading, do tego no prawie wszystkie statystyki oceny na poziomie 70 powyżej, nie licząc oczywiście tempa, które wynosi 66. Na lewą obronę tutaj powędruje oczywiście Jordi Alba, jego karta Team of the Season z FIFA 13. Jedyna karta w tym składzie, od razu wam powiem, ocena powyżej 90 punktów overall, ponieważ ocenę na 87, ale te tempo oraz no, statystyki również ofensywne wyglądają świetnie, naprawdę. 87 dribblingu na pozycji lewego obrońcy, no to musi po prostu wyglądać kapitalnie. Defensywny pomocnik to chyba obecnie najlepszy ten zawodnik obecnie na tę pozycję na świecie, a więc mamy tutaj Sergio Busquetsa i jego kartę Team of the Season z FIFA 16 ocenione na 90 punktów overall. Może to tempo strzelania nie powala, a nawet statystyki obronne może nie stoją na takim poziomie najlepszego defensywnego pomocnika na świecie, ale tak czy inaczej ta karta wygląda po prostu bardzo dobrze. No i dwójkę środkowych pomocników, bardziej ofensywnych, stanowią oczywiście, no, były już zawodnik tego klubu, a więc Xavi Hernandez, jego karta Team of the Year z FIFA 12, ocena na 97 punktów overall, naprawdę ta karta wygląda niesamowicie, podania oceny na maksa, tempo może nie powala, ale strzały, dribbling, no defensywa i heading też trochę słabiej, ale tak czy inaczej, wow, czysta legenda. A żywą legendą tego klubu obecnie kapitan tego zespołu, oczywiście Anders Iniesta, jego karta Team of the Year, również FIFA 12, ocenę na 96 punktów overall. No tutaj wszystkie statystyki ofensywne oceny są naprawdę niesamowicie, łącznie z tempem, strzelaniem, podaniem, dribblingiem, oceny na maksa. Troszeczkę słabsze statystyki defensywne, ale od tego w tym składzie byłby Busquets, gdyby oczywiście był taki dobry w tamtym okresie, a w tamtym czasie akurat Hiszpan zbierał swoje doświadczenie. No i oczywiście najlepszy tercet chyba w historii tego klubu, a więc triplet MSN. Na pierwszy rzut oka idzie Neymar i tutaj jego karta Team of the Year z FIFA 16, ocena na 97 punktów overall. Tutaj wszystkie statystyki są ocenione po prostu fantastycznie, dribbling oraz pace ocenione niemal na maksa, strzelanie na 95, podanie na 90, no a na statystyki obrony po prostu nie patrzcie. Luis Suarez, czyli najprawdopodobniej najlepszy napastnik w historii klubu, mimo że jest nim dopiero
trzeci sezon, teraz będzie trzeci sezon właśnie rozpoczynał w Barcelonie, ale już naprawdę osiągnął niesamowity poziom. W wieku 29 lat już jest niemal, można to powiedzieć, legendą klubu. Jest dużo lepsze moje zdanie niż Samuel Eto'o czy Patrick Kluivert. No i żywa legenda piłki nożnej, nie muszę chyba tego człowieka nikomu przedstawiać, ale mam to jest po prostu Leo Messiego. Zobaczcie, cała pierwsza strona jego kart złożona z co najmniej 96 punktów overall, a z samych 98 mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kart oceny na co najmniej 98 punktów overall. Ja tutaj dam oczywiście jego kartę Team of the Year z FIFA 16 oceną na 99 punktów i tak samo pace, dribbling, shooting i passing ocenione prawie wszystko na maksa. Nawet defensywa oczywiście. Fizyka ocenione na przyzwoity poziom. No i naprawdę żywy król futbolu łącznie z Cristiano Ronaldo. No i okej, to byłoby już na tyle, ludzie, jeżeli chodzi o ten odcinek. To była najlepsza Barcelona złożona na przestrzeni 7 lat, jeżeli chodzi oczywiście tylko o Ultimate Team. Także jeżeli wam się materiał spodobał, nie zapomnijcie o zostawieniu kciuka w górę. Ja już tymczasem będę leciał. Trzymajcie się ciepło i pa pa.